Rok 2002 i 2003 to przełomowy okres w odkrywaniu nowych, fascynujących światów. W zeszłym roku NASA przekroczyła liczbę 5000 potwierdzonych egzoplanet. Ich lista jest niesamowicie zróżnicowana. Obejmuje skaliste superziemie, gazowe olbrzymy podobne do Jowisza, lodowe olbrzymy typu Neptuna i tak dalej. A to dopiero początek. W samej naszej galaktyce może być ponad bilion egzoplanet. Ale najważniejsze pytanie brzmi, ile z nich nadaje się do zamieszkania przez ludzi? Czy są na tej liście jakieś planety, na których mogłoby istnieć życie? Albo które mogłyby stać się dla nas w przyszłości domem? Oczywiście, że są. A w latach 2022-2023 znaleźliśmy ich aż 5. Zapnijcie więc pasy, bo zabiorę Was w szaloną podróż poza nasz Układ Słoneczny. Pierwszą planetą na naszej liście jest Wolf 1069b, co jest trudne do zapamiętania, więc po prostu nadam jej przydomek Wolfi, no bo kto mnie powstrzyma? NASA? Nowe badania przeprowadzone przez 50 zachwyconych tym faktem astronomów potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. Egzoplaneta Wolfi, która znajduje się zaledwie 31 lat świetlnych od nas, może być potencjalnie skalistym światem. Innymi słowy, teoretycznie jest to planeta nadająca się do zamieszkania. Zespół stojący za tym odkryciem użył techniki zwanej prędkością radialną do wykrycia egzoplanety. Jest to sposób, w jaki naukowcy badają ruchy gwiazd i planet. To tak jakbyś rzucał sobie z kumplem piłkę i gdy on rzuca, możesz zobaczyć, jak piłka zbliża się do ciebie coraz bardziej. Na tym mniej więcej polega prędkość radialna. Kiedy planeta porusza się w naszym kierunku, gwiazda, wokół której krąży, wydaje się zbliżać do nas. Kiedy planeta się od nas oddala, sprawia, że gwiazda wydaje się bardziej odległa. Naukowcy mogą wykorzystać te informacje, aby dowiedzieć się, jak zachowuje się planeta i jaka jest jej wielkość. I tak właśnie znaleźli Wolfi. Szacuje się, że ta egzoplaneta ma rozmiar Ziemi, ale około 1,5 razy większą masę. Orbituje wokół czerwonej gwiazdy karłowatej, którą będę nazywał mamą Wolfiego. Ale największym zaskoczeniem jest fakt, że Wolfi orbituje w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, co oznacza, że na jej powierzchni może istnieć woda w stanie ciekłym. To jak trafienie w egzoplanetarną ruletkę. No, chciałbym to zobaczyć. Badanie szacuje, że jeśli Wolfi ma atmosferę podobną do ziemskiej, temperatury mogą tam wzrosnąć nawet do 13 stopni Celsjusza, co oznaczałoby, że woda w stanie ciekłym będzie gromadzić się na dziennej stronie planety. Ale jest pewien haczyk. Egzoplaneta obraca się synchronicznie wokół swojej gwiazdy, co oznacza, że jest do niej zwrócona zawsze tą samą stroną. Wyobraź sobie, że jedna strona planety jest zawsze skąpana w cieple swojej gwiazdy, podczas gdy druga znajduje się w wiecznej ciemności. Zespół naukowców uważa, że jest to główny kandydat do dalszych badań, ale na odpowiedzi będziemy musieli poczekać jeszcze 10 lat. Do tego czasu musimy po prostu przeszukiwać niebo naszymi teleskopami i trzymać kciuki. Następna planeta to TOI-700e. Pomyślmy o jakiejś dobrej ksywce. NASA właśnie odkryła nową planetę, która ma zamiar wziąć galaktykę szturmem. A może powinniśmy powiedzieć, że orbitą... Wiem, nadam jej przydomek Tadek. Jest prawie wielkości Ziemi, najprawdopodobniej ma wodę w stanie ciekłym na swojej powierzchni i znajduje się zaledwie 100 lat świetlnych od nas. Nie jest to oczywiście odległość na weekendowy wypad, ale jak na kosmiczne dystanse, wystarczająco blisko. Tadek jest czwartą planetą w swoim systemie i ma dość krótką orbitę. Okrąża swoją gwiazdę w ciągu zaledwie 28 dni. Cóż, przynajmniej to oznacza urodziny co miesiąc. Hurra! Tym razem odkrycia dokonano za pomocą metody tranzytu. Planety same w sobie są niesamowicie małe i trudne do wykrycia, ale kiedy znajdują się przed swoją gwiazdą, blokują część emitowanego przez nią światła, sprawiając, że wygląda ona nieco ciemniej. Gdy tylko planeta się oddala, gwiazda znów staje się jaśniejsza. Aby znaleźć planetę, naukowcy bardzo uważnie obserwują, czy jasność gwiazdy się zmienia. Jeśli tak, to znaczy, że prawdopodobnie jest tam planeta, która bawi się z nami w chowanego. W ten właśnie sposób znaleźli Tadka. Odkryła go misja TESS, która przy okazji udokumentowała istnienie 66 nowych egzoplanet i 2100 kolejnych kandydatów czekających na potwierdzenie. Przy okazji, bo zasadniczo TESS była zajęta obrazowaniem 75% nieba. To dopiero efektywna praca.
Tadek znajduje się w przypuszczalnej strefie zamieszkiwalnej pomiędzy planetami C i D, ale być może obraca się synchronicznie z gwiazdą, tak jak Wolfi. Więc będziemy musieli zadowolić się jednostronnym wodnym światem. Odkrycie Tadka jest obiecującą perspektywą dla dalszych obserwacji i pokazuje potencjał TES do znajdowania jeszcze mniejszych egzoplanet w przyszłości. Kto wie, może pewnego dnia uda się znaleźć wśród gwiazd nowy dom dla ludzkości, albo przynajmniej nowe miejsca na wakacje. Następnie mamy bliźniaki GJ1002b i GJ1002c. Kosmos właśnie się do nas przybliżył dzięki odkryciu dwóch egzoplanet, którym nadam przydomek Jaś i Małgosia. Znajdują się one zaledwie rzut kamieniem od naszego Układu Słonecznego. Tak jest, te dwie podobne do Ziemi planety leżą w odległości mniejszej niż 16 lat świetlnych, co w kategoriach kosmicznych oznacza zaledwie rzut beretem. Dla porównania Proxima Centauri B, która jest najbliższą egzoplanetą o masie Ziemi, znajduje się w odległości 4,2 roku świetlnego, tak więc ci dwaj nowi sąsiedzi są naprawdę blisko. Obie krążą wokół czerwonej gwiazdy karłowatej o masie zaledwie 1/8 masy Słońca. Jest ona dość chłodna i słaba, ale to dobrze, bo te planety są bardzo blisko niej. Jaś potrzebuje 10 dni na okrążenie swojej gwiazdy, natomiast Małgosia nieco ponad 21 dni. To chyba oznacza jeszcze więcej urodzin. Odkrycie zostało dokonane przez międzynarodową grupę naukowców i było nie lada wyczynem. Zespół musiał współpracować z dwoma instrumentami, Espresso i Carmenes. Ciekawe, czy z ich pomocą można odkryć podwójne latte. Otrzymali pomiary tak dokładne, że można było praktycznie policzyć liczbę kraterów na powierzchni planet. Najważniejsze jest to, że znajdują się one w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy i mają odpowiednie rozmiary, co czyni je doskonałymi kandydatami do przyszłych badań atmosfery. Szef zespołu powiedział: natura jest chyba zdeterminowana, żeby pokazać nam, że planety podobne do Ziemi są bardzo powszechne. Dodając te dwie, wiemy teraz o 7 planetach w układach planetarnych całkiem blisko Słońca. To miło, że mamy tylu przyjaznych sąsiadów. Podsumowując, odkrycie Jasia i Małgosi to ogromny skok dla ludzkości. Wznieśmy więc wszyscy szklankę H2O lub czegokolwiek, co pije się na egzoplanetach i uczcijmy to. Ostatnią planetą na naszej liście jest LP899C, którą nazwę Bolkiem. Ta superziemia znajdująca się w odległości około 98 lat świetlnych jest mniej więcej o 40% większa od naszej rodzimej planety. Co więcej, ma bliźniaka. Nazwijmy go Lolek, który jest aż o 75% większy od Ziemi. Więcej przestrzeni to dobra rzecz, prawda? Obie planety orbitują wokół czerwonej gwiazdy karłowatej. Niestety planeta Lolek jest dość gorąca, z temperaturą na powierzchni szacowaną na 123 stopnie Celsjusza, więc lepiej go nie dotykać. Jej brat, Bolek, znajduje się w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, co czyni tę planetę pierwszorzędnym kandydatem do poszukiwania śladów życia. Pamiętajmy jednak, że rzeczywista temperatura planet zależy od ich atmosfer. Możliwe, że Bolek, który znajduje się najbardziej na zewnątrz, ma niekontrolowany efekt cieplarniany, przez co bardziej przypomina Wenus niż Ziemię. Ta planeta może więc być zbyt gorąca, by nadawała się do zamieszkania. Ale nie traćmy jeszcze nadziei. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, wystrzelony w grudniu 2021 roku, jest już na tropie. Dzięki najnowocześniejszej technologii i potężnym instrumentom, w tym spektrografom, może on zajrzeć w atmosfery egzoplanet i ujawnić, które z nich potencjalnie nadają się do zamieszkania. Zobaczmy więc, co odkryje. Ta planeta została wymieniona jako druga najbardziej sprzyjająca zamieszkaniu i podobna do Ziemi. Teraz znalazła się na liście z 7 innymi planetami, a wszystkie są oddalone od nas o około 40 lat świetlnych. Być może w przyszłości staną się one naszymi nowymi domami, jeśli nie zadbamy o nasz własny. Ale do tego czasu ciesz się chwilą i świętuj wszystkie te nowe odkrycia. Kto wie, ile jeszcze planet znajdziemy w przyszłości, biorąc pod uwagę, jak bardzo technologia rozwija się każdego roku. Tysiące? Miliony? Tymczasem Bolek i Lolek, Jaś i Małgosia, Tadek, Wolfi i jego mama, wszyscy będą tam na nas czekać.